Halo, w dniu dzisiejszym jest przeprowadzona cykliczna kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Konserwatora Zabytków. Dotyczy stanu technicznego obiektu tego kościoła poewangelickiego w Miejskiej Górce. Jednocześnie jest sprawdzana też, jest sprawdzane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe. Ten obiekt jest własnością Skarbu Państwa. My jako starostwo powiatowe administrujemy tym obiektem, no, staramy się go w jakiś sposób zabezpieczyć, no, i na tyle, na ile dostajemy środków. Czy są jakieś już plany, co dalej z tym kościołem? No, w tej chwili pojawiły się różnego rodzaju inicjatywy związane do osób fizycznych z przeniesieniem tego obiektu pod Kalisz. Miałoby to być przeniesione do swojego jakiegoś rodzaju skansenu, ale niestety wojewódzki konserwator zabytków nie wyraził zgody i w tej chwili no, w dalszym ciągu tym administrujemy. Próbowaliśmy też rozmawiać z gminą na temat przejęcia. No, gmina się ciągle zastanawia.